Witam serdecznie po dłuższej przerwie na YouTubie spowodowanej tym wirusem na K. Jesteśmy w Żabnicy, w skałce. Jeszcze niestety w przestrzeni publicznej, nie w lesie. Trzeba zasłaniać nos i usta, bo tak sobie pewien minister też na K wymyślił. No dobra, dzisiaj chcemy zrobić pętelkę. Idziemy zielonym szlakiem na Rysiankę z Sebastianem w podwójnej obsadzie. Cześć, witam Was. I będziemy szli przez Lipowską, Boraczą, z powrotem do Żabnicy, gdzie mamy zostawiony samochód na parkingu. Zapraszamy na wędrówkę. Jest 21 kwietnia 2020 roku i wczoraj, 20 kwietnia, nasz rząd łaskawie pozwolił nam wchodzić do lasu podczas pandemii. Słuchajcie, idziemy już sobie jakieś 20 minut. Spotkaliśmy jedną osobę, która gdzieś tam szerokim łukiem nas ominęła. Faktycznie można się w górach zarazić wirusem na K. Nie zachęcamy do wędrówek, absolutnie. Także wędrujcie z nami wirtualnie. Oglądajcie nasze filmy, sami nie wychodźcie, bo tu jest strasznie niebezpiecznie. Cześć, witamy Was z hali Rysianka. Jesteśmy 1320 metrów nad poziomem morza. Za mną widać schronisko na Rysiance. Widoki piękne. Przed nami widać Tatry, Wielki Chocz, Wielką Fatrę i wiele innych pasm górskich. No a na samej hali piękne krokusy. Także dotarliśmy tutaj koło godziny 11, także bardzo wolnym tempem. Zrobiliśmy sobie grilla, zjedliśmy i co najciekawsze, w dobie zarazy w schronisku, a w zasadzie pod schroniskiem, można kupić wodę mineralną i piwo jest wystawione po prostu na stoliku przed schroniskiem i można wrzucić do skarbonki i sobie coś tutaj nabyć. Myśmy oczywiście skorzystali z zakupu wody mineralnej. Teraz chwilkę odpoczniemy, popatrzymy na krokusy i wędrujemy dalej na Halę Lipowską, następnie na Boraczą i będziemy z Boraczej schodzić do samochodu do Żabnicy Skałki. I znajdujemy się już w ostatnim punkcie, w zasadzie ostatnim punkcie naszej wycieczki. Jesteśmy na pięknej hali boraczej położonej pomiędzy Górą Prusów, którą tam za mną widać, a Radykalnym Wierchem, grzbietem Radykalnego Wierchu, który rozciąga się tuż przede mną. Za moimi plecami widać schronisko, które niestety w okresie pandemii jest nieczynne, więc nawet się tam nie zbliżamy. Zrobiliśmy sobie pauzę na skraju polany. Polana niegdyś wypasana, schronisko wybudowane w 1932 roku, później rozbudowane, w 1946 oddane do użytku ponownie po wojnie. Bardzo ładne, bardzo fajnie, super baza wypadowa, węzeł 6 szlaków turystycznych. No my niestety będziemy już schodzić z powrotem do Żabnicy Skałki. Tam mamy zostawiony samochód na parkingu koło sklepu. Natomiast jak najbardziej polecamy to miejsce, zwłaszcza w taką pogodę jak dzisiaj. Piękne widoki. Jest naprawdę pięknie. Tu Seba wcina konserwę. Smacznego, Seba! Dzięki! No jesteśmy już w samochodzie, zeszliśmy na parking do Żabnicy Skałki. Tak właśnie dobiegła końca nasza dzisiejsza wyprawa. Super pętelka przez Halę Rysiankę, przez Lipowską, przez Halę Boraczą. 3 schroniska po drodze, niestety wszystkie zamknięte, ponieważ mamy pandemię, także niestety jeszcze nie można korzystać ze schronisk, z baz noclegowych, natomiast szlaki już otwarte. Także dobre i to, bo 2 miesiące siedzieliśmy w domach. Także ostatnia nasza wyprawa na Turbacz, którą możecie zobaczyć na kanale. To nasz ostatni film właśnie z wyprawy po Koronę Gór Polski. Myślę, że niebawem wrócimy do zdobywania Korony Gór Polski. Przygotowujemy się do wyjazdu w Bieszczady na Tarnicę, także to już możemy zdradzić, że któryś z kolejnych filmów będzie z Tarnicy. A na razie pokręcimy się tutaj po okolicy naszej, ponieważ dzisiaj w zasadzie wyjeżdżaliśmy z domu, to mówiliśmy, że jedziemy gdziekolwiek, bo tak naprawdę po tych 2 miesiącach siedzenia w domu, kwarantanny narodowej, to wszystko nas ucieszy. Także zapraszam do oglądania naszych poprzednich filmów, między innymi z Turbacza, z Babiej Góry czy z Czupla, gdzie zdobywaliśmy szczyty do Korony Gór Polski. No i zachęcamy do subskrybowania kanału, śledzenia nas na Facebooku, na profilu Chodzę w Góry, dodawania łapek, szczególnie tych w górę, i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!